Bardzo ładna przyczepka. Szymon, nasz Witam. serwisant. Jedziemy po kolei, Szymon. Powiedz mi, co tutaj jest fajnego, co... Butla, niestety z reduktorem, czy niestety, stety z reduktorem angielskim. Angielskim, dokładnie. Na naszych standardach trzeba wymienić na polski reduktor. Wąż od wody. I dlaczego jest wąż, dlatego, a nie że pompka jest zewnętrzna? Dlatego, że jest pompa ciśnieniowa, służąca do albo pobierania z kranu wody, albo ze zbiornika, ona sama po prostu zaciąga. Okej. Dlatego, bo to jest w tych innych modelach jest normalnie z W innych z modelach jest po prostu zwykła pompka silnikowa, tu jest pompa ciśnieniowa, czyli membranowa po prostu. Tu mamy wydmuch. Nawiew, nie? Ciepłego powietrza. Do przedsionka. Można sobie przedsionek nagrzemać tak tego. I nie w każdej jest, przyczepie to jest. Tak jest, oczywiście, bardzo rzadko. Tu jest dodatkowy zabór gazowy. A to można do grilla też stosować? Oczywiście, jak najbardziej. Aha, do grilla lub jakiś tam piecyk zewnętrzny. No, rozumiem. Okej. Roletka, światełko nad przedsionkiem, nie do wewnątrz. Tak jest. Tutaj motor mover. Teraz motor mover. Pilot do motor movera, żeby łączyć trzeba nacisnąć dwa razem, zapala się dioda i teraz możemy sprawdzić. Tylko robimy to na sucho, bo mamy samochód podczepiony, więc dokładnie, żeby nie obciążać. Do przodu. I przyczepka sama jeździ. Można wybierać sekwencję prawo, o, się tamten kręci, lewo. Fajna sprawa. Szczególnie dla starszych osób, które. Dokładnie. Mają jak w czołgu. Jak w czołgu. Toaleta. Kasetowa na zewnątrz. Kasetowa. Nie? Uzupełnienie. Kasety. Przepraszam, zalanie toalety wodą do spłukiwania. Schowek. Tu jest schowek na butle? Nie, to jest zwykły schowek. Aha, po prostu taki dobra. Szybowy. Tu jest odprowadzenie spalin z bojlera gazowego. Zawsze tego wodnego. Wodnego. Zawsze trzeba pamiętać po prostu, żeby było to ściągnięte. Tak jest, dlatego żeby nie odpali. Czyli oprócz tego, że a tutaj komin jest? Komin czy nie ma komina? Oczywiście, że tak. Musi być komin, ale tu jest w tej chwili niewidoczny, byśmy musieli go podskoczyć. Aha. Tam na pewno jest komin. Dobra, tam jest ten klimatyzator. Do tej wody trzeba podłączyć właśnie do tego gniazda. Trzeba podłączyć po prostu, bo ta jest nieczynna, bo jest przerobiona na ciśnieniówkę, nie? No i ciśnieniówka to jest... Otóż teraz takie wszystkie się stosuje właśnie. Wszystkie nowsze przyczepy mają pompy ciśnieniowe, membranowe, nie elektryczne. Czyli wodę podłączamy jak? Do tego, do tego gniazda? Do tego gniazda, takim krućcem, tam jest co jest w tym w bakiście. Krótce i można do zbiornika i ona sama zaciągnie po prostu, tu nie ma na końcu żadnego silnika. W sensie z tego węża podłączamy tutaj? Tylko wąż podłączamy, tylko wąż i zbiornik. I zbiornik, ewentualnie a zbiornik dajemy. Tak jest. No. Tu jest za tym, jest włącznik od movera. Dobra. Trzeba go przekręcić, wyciągnąć, tu są dwa kluczyki. Nie wzmacniany chyba akumulator z tego co oczywiście. Widzę. To jest ten kluczyk bezpieczeństwa, nie? Żeby... Jeden i drugi, to są właśnie od motor movera, nie? Okej, tutaj wszystko mamy z zewnątrz. Światełko się świeci. Światełko się świeci. Tutaj mamy cały panel sterujący. Można sprawdzić napięcie akumulatora. Tak, światło awning, czyli przedsionka. Tak jest. Światło. Włączenie pompy. Słychać jak zaczęła pracować. Chodzi. Aha. I można sprawdzić nawet w tej chwili jest troszeczkę w bojlerze wody, więc. Tak, tylko bojler musi być zalany generalnie. Tak jest. Sprawdziliśmy, jest ciepła woda, ok? Tak jest. Dobra. Wyłączę, bo nie, żeby nie przepalić, musi być podłączone, żeby ona miała ciśnienie. Żeby boiler, ona był, sama, żeby tak boiler był zalany. I ona nie? Sama się wtedy włącza automatycznie, ona jest tylko ciśnienie, więc włączamy. To jest tutaj to jest, system bezpieczeństwa. Ale system bezpieczeństwa sądzę, że jest odłączony, ponieważ bardzo rzadko kto pamięta, jaki jest kod. Ok. Tutaj są bezpieczniki, ten. Światełko. Światełka, tak? Światełko. W toalecie. W toalecie. I tutaj. W środku. Światełko w środku. Dobrze, jedziemy od tej strony. Tu mamy mikrofala. Tak jest. Lodóweczka, odpalanie lodóweczki na gaz. Tu jest zabezpieczenie. Tak? Tak. Wystarczy przekręcić to. W tym momencie, już... Na gaz. Słychać? Okej. No, słychać. Iskrownik. I za chwilę powinno się... Trzeba przycisnąć. O, już działa. Dobra. Już działa. Już działa. Jeśli będzie odpowiednia temperatura, będzie tutaj na zielono. Dobra. Wyłączymy.
Tu jest oczywiście przełączanie jeszcze na prąd, czyli będzie działała sobie na prąd. Mhm, bo teraz jesteśmy podpięci na 220. Tak, teraz kompletne wyłączenie. Dobra. Lodówki, zabezpieczenie. Piekarnik. Teraz tak. Wszystkich nie będę odpalał. Dobra, jest butla gazowa z tak przodu. Jest, tak jest, nie będę Dobra, wszystkich odpalał. To działa. Teraz mamy tutaj grilla. Tu o. O. Nawet super, się odbija się płomień w środku. Tak wyłączę. Dobra. I ta sama sytuacja. Teraz jedziemy tutaj jakbyś na szybko.